Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprosił mieszkańców regionu na dni otwarte w Świdnicy. Wydarzenie służyć miało nawiązywaniu kontaktów między rolnikami, producentami i hodowcami z branży rolniczej oraz z przedstawicielami instytucji okołorolniczych. Na placu przed siedzibą Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego stanęły stoiska wystawców z całego Dolnego Śląska. Wśród nich właściciele gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, producenci regionalni. Honorowy patronat nad imprezą przyjęli m.in. minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Panie marszałku, dzisiaj witając wszystkich gości tutaj na Dniach Doradztwa w Świdnicy, powiedział pan, że rozwój naszego kraju to nie tylko rozwój dużych aglomeracji, to także rozwój obszarów wiejskich. Tak, to prawda, powiedziałem i podtrzymuję to z pełną świadomością tego, co powiedziałem. Drodzy Państwo, bardzo dużo firm, małych firm, które generuje dochód 80% PKB, usytuowanych jest poza aglomeracjami, na tak zwanych obszarach wiejskich. 63% ludności mieszka na obszarach wiejskich. Takie średnie statystyczne wartości dotyczą Dolnego Śląska, a 91% obszarów to są obszary wiejskie. Dlatego tak ważny jest rozwój tych obszarów i myślę, że powinniśmy wspólnie rozwijać sieć wsparcia, sieć informacji, no i oczywiście przeznaczać środki na wsparcie obszarów wiejskich i rolniczych. I to się teraz dzieje. Tak, teraz się to dzieje. Ja jestem jako resortowy marszałek odpowiedzialny za wsparcie obszarów wiejskich, dlatego szczególnie leżą mi na sercu, a według też zasady, że bliższa ciału koszula to subregion Wałbrzyski, z którego pochodzę, w którym na co dzień mieszkam, jest dla mnie szczególnie ważny. To są 39. dni otwarte doradztwa rolniczego, to jest nasze święto doradztwa, ale to jest również okazja do promocji rolnictwa, do pokazania tego, co się w rolnictwie zmienia oraz do tych szans i możliwości rozwojowych, jakie dzisiaj stoją przed polskim rolnictwem. Wielki sukces również polskiego rządu w negocjacjach z Unią Europejską, dodatkowe środki na stare finansowanie PROW-u, zwiększające możliwości dofinansowania gospodarstw, możliwości różnych działań, również działań pozarolniczej działalności gospodarczej. Także obszary wiejskie to nie tylko rolnictwo, to również jest takie miejsce, gdzie można ulokować dodatkowe różne działalności gospodarcze, które są szansą rozwojową dla tej społeczności wiejskiej, jak również dla rolnictwa. Bo przecież nasz kraj to nie tylko wielkie miasta, wielkie aglomeracje, to wieś. Rolnictwo to jest bardzo ważna dziedzina gospodarcza. Europa, świat stoi na rolnictwie, bo to nie jest tylko samo rolnictwo, ale również przemysł wokoło rolniczy i przetwórstwo rolnicze. Od wieków ludzie stali przed problemem wyżywienia. Dzisiaj te problemy również narastają. Niebawem, z uwagi na to, że zwiększa się ilość ludzi, trzeba będzie podwoić ilość produkcji rolniczej. I to nie tylko chodzi o to, żeby wyprodukować żywność, ale chodzi o to, żeby ta żywność była wysokiej jakości, żeby była produktem, który nie szkodzi, a wręcz odwrotnie, powoduje to, że ludzie mogą żyć w zdrowiu i w dobrej kondycji. I temu między innymi służy dzisiejsze święto. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego to jest taka instytucja, która wdraża, promuje, jak również pokazuje, jak dobrze produkować, jak korzystać z różnych szans. I taka impreza jak ta, nasza wewnętrzna, nasza firmowa, to jest impreza, która również tą wiedzę rozprzestrzenia. Też tutaj pokazujemy zakres naszych działań, mamy tutaj nasze broszury, wydawnictwa i w każdej jakby dziedzinie dotyczącej produkcji i nie tylko rozwoju obszarów wiejskich, jak również nowych możliwości na obszarach wiejskich, bo dzisiaj powiedzmy gospodarstwa opiekuńcze, gospodarstwa edukacyjne, to też jest taka możliwość, gdzie jest ogromne zainteresowanie, gdzie można dodatkowo zarabiać pieniądze i każda inna działalność gospodarcza, która jest możliwa do implementowania na obszarach wiejskich. Mnie szczególnie tutaj podoba się to, że świdniczanie, zresztą nie tylko świdniczanie, bo mieszkańcy regionu mogą przyjść i kupić tutaj zdrową żywność.
Zdrowa żywność jest w tej chwili w modzie tak naprawdę. Szczerze mówiąc, sam pracowałem w tym ośrodku doradztwa rolniczego wiele, wiele lat i to promowałem, żeby zawsze zdrowo się żywić. Teraz w funkcji samorządowca też trochę chciałbym, żeby to zaistniało też na wsi. Natomiast no, tutaj oczywiście Świdnica jest tym miastem, gdzie ta zdrowa żywność jest potrzebna. Jest potrzebna, no wiadomo, że żywimy się dzisiaj różnymi innymi smakołykami, natomiast to, co tutaj jest dzisiaj prezentowane, to jest to, co powinniśmy jeść zawsze. Miody. Miody? No tutaj są różnego rodzaju miody. W tej chwili już są tegoroczne też i miody w sprzedaży i myślę, że one też służą temu, że nasza zdrowotność jest coraz lepsza. Jest ich cała gama, czyli fizycznie tak naprawdę jest to nam potrzebne, niezbędne do życia. Ale stoły wielkanocne w Marcinowicach przepiękne? Oczywiście tak. Ja jako gospodarz Marcinowic jestem dumny, że one tak się rozrosły. W tej chwili jest to wpisane w kalendarz województwa dolnośląskiego i myślę, że rokrocznie będą jeszcze dalej i bardziej funkcjonowały. To też nasza polska żywność tam promowana, prawda? Tak, to jest nasza polska żywność, ale przede wszystkim przygotowana przez naszych lokalnych wytwórców, czyli koła gospodyń, sołectwa. Tutaj w tym roku mieliśmy z 11 powiatów 52 wystawców, to jest ogromna ilość, prezentowała się, wszyscy zadowoleni. Myślę, że to, co zostało zobrazowane, czy to w telewizji, czy na zdjęciach, to pokazuje, że jest chęć bycia tam i funkcjonowania. Serdecznie podziękować panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom ODR-u za to, co czynicie, bo po latach waszego funkcjonowania okazuje się, że to, w co niektórzy wierzyli, że doradztwo firm przeróżnych zastąpi was, okazało się nieprawdą. Nie można was zastąpić.